W Wałbrzychu rusza sezon remontów drogowych na nienotowaną dotąd skalę. Projekty drogowe zaplanowane w tym roku warte są ponad 42 miliony złotych. Najpierw będzie trochę gorzej, żeby później było lepiej. Znaczy, czeka nas na pewno wiosna remontów, objazdów, wiosna i lato, pewnie jesień, remontów, objazdów, trochę utrudnień. Na pewno oprócz samego wykonania tych inwestycji ogromną wagę przywiązujemy do jakby uświadomienia, czy też naszych mieszkańców, kierowców, mieszkańców, pracowników różnych instytucji do tego, czy o tym, że te utrudnienia są po prostu nie do uniknięcia. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381, ulica 11 listopada na odcinku od Placu Górnika do Armii Krajowej wraz z ulicą Parkową. Koszt zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj to blisko 11 milionów złotych. Termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2013 roku. 40-letnie zaniedbania, a może jeszcze większe, no niestety się nagromadziły. Chcemy nadrobić czas. Wykonawca robót budowlanych dokona przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy do kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym oraz zrealizuje remont drogi i chodników na długości około 2 km. Od 25 marca na odcinku od Placu Górnika do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej ruch kołowy ulicą 11 listopada odbywać się będzie wyłącznie w jednym kierunku. Z uwagi na to, że ten krótki czas jest na wykonanie przebudowy tejże ulicy, w związku z tym też wykonawca wystąpił do nas o taką organizację ruchu, aby ten front był dosyć szeroki, a mianowicie prawie w 2/3 szerokości jezdni na ulicy 11 listopada od Placu Górnika aż po ulicę Parkową, ulicę Armii Krajowej, będzie zajęte pod jedną wielką przebudowę w takim układzie harmonogramu. W związku z tym to determinuje to, żeby również i układ jeden był kierunkowy od Placu Górnika w kierunku Starego Zdroju. To też jest wynikiem tego, że ulica Świdnicka ma odwrotny układ, czyli od ulicy Niepodległości w kierunku ulicy Szczeglowskiej, Noworódzkiej, bo tam też będą jakby przerzucane objazdy dla pojazdów dużych, aby nie tworzyć tutaj zatorów na ulicy 11 listopada. Na czas remontu zmianie ulegną rozkłady jazdy linii nr 4 i 15 oraz trasa przejazdu linii nr 8. Trasa linia nr 4 spod Zamrza na Rusinową poprowadzona zostanie przez Plac Grunwaldzki i ulicę Piłsudskiego. Natomiast z Rusinowej na Podzamcze trasa bez zmian. Będziemy starali się wprowadzić coś, co w naszym mieście do tej pory nie było jakby regułą. Będziemy stawiać takie tablice informacyjne, które pokazują po pierwsze, że robimy coś w naprawdę skali, która jest do tej pory w mieście nie spotykana i że to się musi wiązać z utrudnieniami, za które przepraszamy. Autobusy obsługujące linię nr 8 z kierunku Szczawno-Zdrój nie będą kursować ulicą Parkową, lecz po minięciu przejazdu kolejowego na ulicy Żeromskiego wykonają manewr lewoskrętu bezpośrednio w ulicy Armii Krajowej. Natomiast trasa w kierunku Szczawno-Zdrój nie ulega zmianie. Bardzo szeroko będziemy prowadzili kampanię informacyjną. Do każdego mieszkańca, każdego kierowcy dotrzeć będziemy się starali. Kolejny remont drogowy to przebudowa ulicy Sokołowskiego. Wartość projektu to blisko 3 miliony złotych. Termin wykonania robót zakładany jest także na 28 czerwca 2013 roku. Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej. Wzdłuż przebudowanego odcinka po stronie wschodniej przebudowane zostaną również miejsca postojowe. W miejscu dotychczasowych terenów zielonych wybudowany będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Na czas remontu ulicy Sokołowskiego zmianie ulegnie układ trasy linii komunikacyjnej nr 2 i 9. Nie będzie możliwości wjazdu autobusów komunikacji publicznej pod sam szpital. Tam przystanek zostanie zlikwidowany. Z uwagi na to, że i tak będą dosyć duże obciążenia ruchowe związane z obsługą mieszkańców zarówno tego osiedla Łowicza, Judyma, Bojarzyńskiego, jak również do samego szpitala. Nie będzie możliwości zatrzymywania się na ulicy Sokołowskiego. Będzie tylko zachowany ruch dwukierunkowy, więc parkowania nie przewidujemy.
Też między innymi z tego też względu, że no, czas jest krótki, wykonawca też potrzebuje mieć większy front, ale zachować jednocześnie układ dwukierunkowy. Remont drogowy numer 3 to przebudowa ulicy Makuszyńskiego. Wartość kontraktu to blisko 1 000 000 zł. Termin realizacji przewidziany jest na 15 czerwca 2013 roku. Robimy remonty nie po wierzchu, nie takie, które przez ostatnie kilka lat można było widzieć na drogach powiatowych. Czyli robienie dywaniku asfaltowego z pozostawieniem tego wszystkiego pod ziemią w takim stanie, jak zostało to położone lat temu 40-50, i że razem z tym zmieniamy również instalację oświetlenia ulicznego. Planowana przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników i zatok postojowych, naprawę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego. W czasie remontu planowane jest całkowite zamknięcie ulicy Makuszyńskiego.